か君に届くはずの名もなき目覚ないしげ描くあだ名を。witam z tej strony Katon 967, a oto recenzja Death Note. Death Note to manga autorstwa Takeshi Obata i Tsugumi Ohba. Historia kręci się wokół Raihta Yagami, ponadprzeciętnie inteligentnego licealisty, który ma szczęśliwe życie, ma kochającą rodzinę i ogromny szacunek wśród nauczycieli i rówieśników. Pewnego dnia Raiht odnajduje tytułowy notes śmierci. Owy notes może sprawić, że osoba, która zostanie wpisana do niego, umrze. Aby to się stało, wymagane jest znajomość twarzy osoby, którą chce się zabić, i jej imię i nazwisko. Początkowo Raiht nie wierzy w moc notesa i uznaje go za kiepski żart. Jednak jego ciekawość bierze górę. Wpisuje imię i nazwisko jakiegoś przestępcy i w ciągu 40 sekund umiera na zawał serca. Chłopak uwierzył w moc notesa, jako osoba mająca wizję nowego porządku i ogromne poczucie sprawiedliwości, postanawia za pomocą notesu zabijać wszystkich przestępców i stać się bogiem nowego świata znanego jako Killa. Raiht jako Killa zamierza stworzyć świat, gdzie jego słowo będzie prawem i dokona selekcji, kto ma prawo do życia, a kto nie. Nie mija dużo czasu, a Raihta zaczyna tropić L, najinteligentniejszy detektyw na świecie. Dochodzi do pojedynku pomiędzy dwoma geniuszami, którzy chcą się wzajemnie powstrzymać. Historia Death Note'a wciąga jak odkurzacz, dzięki wielowątkowej i nieprzewidywalnej fabule. Choć podczas oglądania pewnych rzeczy można się domyśleć, to bardzo często coś nie idzie po naszej myśli i dzieje się inaczej niż zakładamy. Kolejnym plusem jest niemalże mistrzowsko poprowadzony pojedynek pomiędzy Raihtem a L. Oboje są geniuszami i dzięki temu cały czas dzieje się jakaś akcja. Ale nie akcja typu, że są walki, strzelaniny, wybuchy i takie tam. To jest akcja umysłów. Ciągle się planuje, tworzy strategię, przewiduje się ruchy przeciwnika. Właściwie takiej klasycznej akcji prawie w ogóle nie ma i dzięki temu akcja w tym tytule jest jedyna w swoim rodzaju. Niestety fabuła trzyma poziom tylko do pewnego momentu. Przez pewne wydarzenie, które nie wymienię, bo to gigantyczny spoiler, poziom fabularny trochę spada. Kilka wątków są mało ciekawe, są pokazane kilka absurdów i głupota wielu postaci. Chwilami wygląda to infantylnie, ale na szczęście klimat niepewności i nieprzewidywalnych zwrotów akcji pozostaje i dzięki temu można takie wpadki trochę wybaczyć. Obok fabuły dużym plusem są postacie, bardzo intrygujące z ciekawie przedstawionym charakterem i ich sposobem patrzenia na świat. Ich postępowanie i czyny ukazują różne dylematy moralne, chociażby postępowanie głównego bohatera. Poznajemy Raihta jako osobę uczciwą i sprawiedliwą. Wielu może sądzić, że jego czyny są właściwe, gdyż pozbywa się złych ludzi. Ale z czasem metody Raihta stają się bardziej brutalne. Z osoby, co chce stworzyć lepszy świat, staje się bezwzględnym i okrutnym dyktatorem z obsesją na punkcie władzy i potęgi. Staje się tym, co przysiągł zniszczyć, a nawet czymś gorszym. Death Note ukazuje w uniwersalny sposób upadek moralny bohatera i powoli rodzące się w nim szaleństwo i chęć władzy. Można być kimś mądrym i wyjątkowym, mający wysoką pozycję w społeczeństwie, jednak to nie ma znaczenia, gdyż w pewnym momencie wejdzie się na złą drogę, która doprowadza do upadku moralnego. Death Note jest na tyle wyjątkowym tytułem, że w dojrzały sposób pokazuje sposób patrzenia na dobro i zło. Pokazuje, jak daleko człowiek może się posunąć, by osiągnąć swój cel. Zadaje nam pytania, czy można wybierać mniejsze zło, czy cel uświęca środki.
czy warto kusić się na zakazany owoc? Wiele z tych pytań są niejednoznaczne i trzeba odpowiedzieć na nie samemu. W grafice i animacji nie ma żadnych poważnych błędów. Wszystko jest ukazane w mrocznym i tajemniczym klimacie. Choć pewne sceny są ukazane w przesadzony sposób, to w większości przypadków one wyglądają bardzo epicko i klimatycznie. Muzyka jakością nie odbiega od grafiki. Oba te czynniki świetnie wzajemnie się uzupełniają, budując napięcie podczas seansu. A openingi i endingi są klimatyczne i wpadające w ucho, i słuchając je, prawdopodobnie polubicie japoński metal. Podsumowując, Death Note to produkcja bardzo popularna wśród fanów anime, nawet uważana za jedną z najlepszych produkcji. Według mnie to twierdzenie jest mocno przesadzone. Ten tytuł jest dobry, ale kilka głupot i absurdów sprawia, że nie można go nazwać najlepszym z najlepszych. Ale na pewno jest jednym z tych tytułów, przy których nie można przejść obojętnie. Zdecydowanie, zabranie się za oglądanie Death Note'a nie będzie czasem straconym. Zanim się zorientujecie, fabuła was wciągnie, tak samo jak Ryuk wciąga swoje ulubione jabłka. Fabuła sprawia, że trudno się od niej oderwać. Bohaterowie są interesujący i charakterystyczni. Wielu z nich można bardzo polubić lub bardzo znienawidzieć. Grafika i muzyka tworzą niesamowity klimat, a koniec odcinka sprawia, że będzie chciało się włączyć następny. Polecam z całego mojego serduszka i całej mojej duszy Mango Zjeba. A jak skończycie oglądać? Odpowiedzcie sobie samemu na jedno pytanie. Czy byś się skusił na zakazany owoc?